Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny filmik z Ellingiem 370. Tym razem inny silniczek 9.8 w dwusuwie. Także zobaczymy, co ten wariat pokaże. Ja się rozkładam jak najszybciej. Kurde, słońce znowu grzeje. Dramat. Tutaj jak zwykle mi się nie udało, płcizna. Ale cóż, już sobie radzę. Schodzę tędy, także dobrze jest. Biorę się za rozkładanie i widzimy się na wodzie. No, ja już na wodzie. Powiem wam, że o równej 11 tu przyjechałem. Jest, jak widać, 11.25. Także 25 minut. Uporałem się ze wszystkim w pełnym słońcu, także myślę, że jest w porządeczku. Palę dziada i będziemy testować. No, już przepłynąłem spory kawałek. Także myślę, że można mu dać czadu. Zaraz nawrócę i zobaczymy w drugą stronę. I ognia. Nie jest, ale w sumie bez różnicy, wpadło 30 na godzinę. Jednak kurde, no nie wiem, no to tylko ten sześciokonny się lepiej czuł z tym pontonem. Te, jak widać, F12 i ten wusuwik troszeczkę gorzej. No cóż, tak bywa. Przyspieszenie fajne. Ślizg już mamy. Ale tej prędkości nie ma. Jeszcze kopnę tutaj przy trymie i zobaczymy, co będzie się działo. No, trymowanie nic nie dało. No, było troszkę gorzej. Także ten trym, co był, był najlepszy. 31 wpadło. Powiem wam szczerze, że też się spodziewałem lepiej. Ale cóż, jednak chyba waga pontonu. Ale dalej mi chodzi to po głowie, dlaczego ta szóstka pływała lepiej i na tym pontonie zrobiliśmy przy sześciokonnym silniku z Krystianem ślizg. Na moim nie było szans. Dlatego myślałem, że ten ponton ma jakieś lepsze wam właściwości pływalne. A jednak jest po prostu normalnie. Ciężko powiedzieć, no bo przy szóstce było lepiej. Przy tych silniczkach jest delikatnie gorzej. Także co powiedzieć, no. A jest jak jest. Płynę pod tamę, tam zobaczymy. Ważne, że jest ogień.
zajebiście się tym pontonem pływa. Fajnie skręca. Taki jest posłuszny, bym powiedział. Może ciężki do zwodowania, wiadomo, kawał gumy. Ale tak jak jest na wodzie, to naprawdę jest super. Fajna sprawa. Bardzo stabilny. No i tak jak mówię, no kurde, skręca fajnie, wszystko tak, no elegancko. Co tu wiele mówić. Na godzinę. Troszkę teraz poszło więcej. Jestem w ślizgu. No to jakieś 17 na godzinę ponton wchodzi w ślizg. Wydaje mi się, że spoko. Kurde, tutaj to ja nie wiem, co się stało, ale to jest taki syf. Tu gdzie się woduje. Kamerka tego nie uchwyci, ale tu jest zdechły szczur. Tam płynie zdechły szczur. Tam wcześniej był zdechły szczur. Jakieś ścieki, kurde, normalnie. Dramat. Co oni tu wyprawiają? Są widać, nie? Tam taki kożuch, kurde. Pełno dziadostwa. Masakra. Tam nawet nie widziałem kolejny. Tam jest kolejny. No tego nie było jeszcze tu. Ble. Trzeba będzie ponton myć. No, ja już zwijam manele. Nie ma sensu przedłużać filmiku. Oczywiście swoje wypływałem. Dobre parę godzin na wodzie, także wystarczy. Dla was nagrałem to, co najważniejsze, żeby pokazać. No, prędkość taka sobie. 30 na godzinę, w sumie tam 31 wpadło na chwileczkę. Także jest to samo, co w F12, co w tym czterosuwie. Spodziewałem się czegoś lepszego. No ale cóż, no jednak waga robi swoje, także nic. Kolejny filmik. Przetestuję Mercurego 6, ale to już na moim pontonie. Także tyle. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu. Hejka.